Słuchaj, mamy historię, idziemy do szkoły dzisiaj. Ty masz historię, ja mam historię. Czekaj, i to jaką? Tutaj mam jakieś. Mogę tu nie To już widać? Nagrywamy nie dawno. Będzie. To się wytnie. Posłuchaj, właśnie, skoro mówimy o powrotach do szkoły, to powiem ci szczerze, że chciałabym, naprawdę chciałabym trafić na zajęcia z historii pani Mary Beard. To jest emerytowana już pani profesor z Uniwersytetu Cambridge. I tak jak ona prowadzi swoje programy telewizyjne, bo nie ukrywam, że podpatrywałam i też w jaki sposób pisze książki, no to ja jestem pełna zachwytu. Ale za to nie chciałabyś trafić na ucztę do Nerona, ani do Kaliguli. Ani do Heliogabala. O, dobrze. Wyobraź sobie, że on potrafił podczas jednej uczty spuścić na ucztujących, na biesiadników tony płatków kwiatów, pod którymi ci ludzie po prostu ginęli, bo się dusili. Ale powiem szczerze, że pani profesor w tej książce troszeczkę ucieka od takiego znanego nam doskonale z tych wszystkich wielkich produkcji hollywoodzkiej obrazu tego Rzymu starożytnego, bo nie chcę epatować i tym cierpieniem, który jest nam znany z literatury, z historii. Nie skupia się tylko i wyłącznie na przyjemnościach, jakim się oddawali władcy, ale bardziej pokazuje ich i ze strony urzędu, jaki piastowali, ale też jakimi byli ludźmi. A ludźmi byli przeróżnymi. I czasami rzeczywiście te informacje są dla nas zaskakujące. To daj mi Rzym, a ja tobie dam coś nowszego, czyli wspomnienia cesarsko-królewskiej gubernantki. Austro-Węgrami przede wszystkim, a więc będzie i o Habsburgach, ale wtedy w tamtym czasie była taka moda, nie wiem czy wiesz, że Angielki jechały z Wielkiej Brytanii za pieniędzmi oczywiście do Austro-Węgier. Mhm. Austro-Węgry to była wtedy taka powiedzmy Unia Europejska, tylko na mniejszą skalę, bo rzeczywiście jednoczyła różne narody i byli Polacy, byli Węgrzy i byli Austriacy i wielu, wielu jeszcze innych i każdy miał jakąś tam autonomię. I to był taki magnes. Dwór Franciszka Józefa był bardzo popularny, lubiany i tam właśnie też trafiła ta tajemnicza guwernantka. Mówię bo tajemnicza, nie wiemy, kim jest pisząca te słowa. Mhm. Wstęp opracował profesor Waldemar Łazuga, wybitny poznański historyk, specjalizujący się też, no, też autor w Habsburgach, książek, chociażby też autor książek. I to jest opowieść o tej guwernantce, tej Brytyjce, która zachwyca się Austro-Węgrami, tym dworem, cesarzem Franciszkiem, opiekuje się ważnymi księżniczkami, ale też poznaje Austro-Węgry, zachwyca się tym krajem i też jest to opowieść o Habsburgach, możemy przypomnieć sobie, bo myślę, że chyba nie uczono nas tego na historii. Mówisz, tylko podawano daty, że wtedy był Kongres Wiedeński, potem było coś innego, Wiosna Ludów i tak dalej. A tutaj wchodzimy w taką prawdziwą tkankę tamtego społeczeństwa, tamtego państwa. No to było mocarstwo, to było państwo zajmujące sporą część środkowej Europy. Mhm. Ja sobie tak oglądam tę książkę. Sporo jest tutaj też i ciekawych fotografii. Tak. Ja wiem, że jesteś pod wielkim wrażeniem tej książki. Dobrze się czyta, tak. Dobrze się czyta, a przy tym bardzo lubię Franciszka Józefa jako władcę. Uważam, że jest to jeden z najciekawszych władców ostatnich stuleci w Europie. Królowa Wiktoria, oczywiście królowa Elżbieta II, którą pamiętamy, to jest dwór Windsorów, to są Wyspy Brytyjskie, ale jeśli Austro-Węgry miałbym wskazać, to na pierwszym miejscu zapewne byłby Franciszek Józef, posiadacz wspaniałej brody, którą pamiętamy chociażby z monet. Te monety obiegały także w Polsce, były środkiem płatniczym na terenach także polskich, bo Polska była wtedy pod zaborami. I wyobraź sobie, że mężczyźni nosili właśnie takie brody jak ten Franciszek Józef. Była taka moda, która gdzieś tam już długo, długo po jego śmierci jeszcze panowała. Ja sam jeszcze znałem człowieka, który zmarł mniej więcej 20 lat temu, który taką właśnie franciszkową brodę nosił. No wymieniamy się ponownie. Razie. Wymieniamy Rzym na Austro-Węgry. No i zachęcamy Państwa do lektury. Tu też fajne ilustracje. Są piękne ilustracje. Zaraz zobaczymy. Ty mówisz tutaj o tej modzie, jaka panowała za czasów Austro-Węgier, tego okresu. A tutaj mamy też, no jak na złość nie mogę znaleźć,
Proszę, jak wyglądali wielcy możnowładcy z okresu cesarskiego Rzymu? Czy wiesz, że cesarz mógł sobie też pozwolić na czas wolny? Tego pana pewnie doskonale kojarzymy, no oczywiście, prawda? Gladiator. No, Commodus. Ale zły Commodus, tak, ten bohater. Tak, ten, który walczył. Tak, najgorszy bohater tego filmu. I on A druga był... część jest w kinie teraz. Też się wybieram. Ja nie. Nie? Nie podobał mi się pierwszy Gladiator, szczerze Jezu, mówiąc. Ja uwielbiam. Wiem, podpadnę wielu osobom, ale nie podobał mi się. Uważam, że Russell Crowe powinien dostać Oscara za piękny umysł, a nie za Gladiatora. Mm-hmm. To jest moje osobiste zdanie. Ja uwielbiam ten film i za muzykę, i za sceny. Russell Crowe jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, ale tak samo aktor, który grał Commodusa. Bardzo mi się podobał i nadal podoba. Tutaj jego zdjęcie, jego sylwetka została wykorzystana właśnie w tym rozdziale. Jak wyglądał czas wolny? No na przykład Commodus był zapalonym gladiatorem i on swego czasu zorganizował 14-dniowy turniej, bardzo krwawy turniej i występował oczywiście na scenie, ale używając nie takiego prawdziwego miecza, tylko miał drewniany miecz. I stawał do walki z pozostałymi gladiatorami, którzy walczyli patykami. No i oczywiście w każdej walce był zwycięzcą. Po czym odciął głowę strusiowi i z tą głową paradował przed senatorami. No, różne rzeczy się tam działy. Jak spędzali czas wolny ci możnowładcy, to też państwo przeczytają w tej książce. Bardzo dobrze się czyta. I to nie jest żaden wielki wywód pani profesor historii, tylko... No, z życia wzięta historia. Człowieka, który doskonale zna ten okres i zna smaczki i potrafi to w taki sposób bardzo atrakcyjny przedstawić. A jak żyli dostojnicy austro-węgierscy, też tutaj w tej książce, jakie mieli zwyczaje, co jedli, jak ucztowali. A na koniec zdjęcie tego sympatycznego władcy, Franciszek Józef w pełnej krasie. Taki wizerunek znacie państwo z obrazów. Wspominałeś o ucztach. Tutaj o ucztach też jest sporo na ten temat mówione i napisane. Czy wiesz, że takie te popularne poduszki, pierdziuszki właśnie pochodzą z tego okresu? Żartujesz. Naprawdę. Mowa od razu jest na początku tej książki właśnie. To takie świnkowe to było. O tym. No tak, tak, takie mieli poczucie humoru. Ale taki kawał sobie robili, czy? Tak, podkładali takie poduszki zaproszonym gościom. Słuchaj, ja nie wiem, czy powinniśmy to puszczać na YouTubie. Dobra, możemy. Zastanowimy się. Zachęcamy do czytania książek. Ja W kolejce do Gladiatora, do drugiej części, możecie państwo też wziąć do ręki książkę tę albo tamtą i poczytać. Naprawdę warto. Historia tam w kinie i tu u nas w tych książkach. Tym bardziej, że to jest jako tytuł tygodnia, a Guwernantka będzie już niedługo na antenie Radia Poznań. Zapraszamy, polecamy. Do usłyszenia.